zagranie naciąga w pole karne Brian Mera. Jest gwizdek sędziego, no i bardzo ciekawie rozpoczyna nam się ten mecz. Przepraszam, oczywiście Dawid Wasążnik zastępuje Mianowicza. Maciąg! 1-0! Wyżej do pressingu wychodzą teraz akademicy z Wilanowa. Dobrze Kornat. Nie utrzymał jednak piłki Błażej Wenta. Marcinkowski, Marcinkowski, lewa noga, rykoszet! Ponownie fantastycznie Kornat. Antlin Diniz. Jakub Wankiewicz, świetnie, Diniz! 1-1, mamy wyrównanie. Franklin Diniz wpisuje się na listę strzelców. Maciąg, Westerling. Westerling po linii, Brian Mera, Mera, Mera! Nie ma bramki, świetnie uwolnił się. Po raz kolejny dobrze ustawiony Brian Mera. Giancarlo, lewa noga, rykoszet! Westerling, próba wejścia w pojedynek 1-1, Westerling, świetnie to zrobił, Milinto, Ticherino. Ticherino, Brian Mera, Ticherino! 2-1 dla Wemetu, kapitalna kontra podopiecznych Miłosza Kocuta, że nie dał rady. Zainterweniować Marcin Mianowicz, Wemet po raz drugi w tym spotkaniu na prowadzeniu, Brian Mera! Ależ dwa szybkie ciosy wyprowadzone przez drużynę gości i Brian Mera! Ale nie Kosz, zobaczmy, będzie szansa, Kosz. Kevin Sidor, Sidor! Nie ma gola, słupek! W tych drugich 20 minutach jak na razie. Uderzenie po raz kolejny, słupek latuje gospodarzy. Ticherino, Maciąg, zagranie z pierwszej piłki. Brian Mera, dobre odegranie. Westerling, Westerling, Brian Mera! Brian Mera, Brian Mera! Dobrze ustawiony Wielgat! Z autu Uniwersytet Warszawski. Franklin Diniz, niecelnie. Maciąg! Kropka nad i! Kapitalna druga połowa w wykonaniu podopiecznych Miłosza Kocuta. Mamy końcową syrenę. 4-1. Wemet Futsal Klub Kamienica Królewska pokonuje AZS Uniwersytet Warszawski Darkomp Wilanów. Dla gospodarzy jedynego gola zdobył Franklin Diniz, natomiast dla drużyny gości dwukrotnie do siatki trafiali Mateusz Maciąg i po jednym trafieniu dorzucili Brian Mera i Milinton Ticherino. Świetny mecz w wykonaniu podopiecznych Miłosza Kocuta.